Przed ostatnim dniu 24 zebrania prowincjalnego prowincji Chrystusa Króla dokonaliśmy bardzo trudnych dzieł, ale też myślę owocnych. Dokonały się głosowania nad uchwałami, ustawami tego zebrania, nad wytycznymi na życie na bliższych 3 latach naszej prowincji, co jest bardzo pocieszające, że jednomyślność w wielu sprawach współbraci, jednomyślność w kierunku tego, co przed nami, z wielkim dziękczynieniem Panu Bogu za to, co za nami. I też jednym z dzieł, jedną z pracą tego przedostatniego dnia jest też praca nad projektem dokumentu końcowego, który ma być takim duchowym przesłaniem, też przesłaniem właśnie dla współbraci, którzy nie biorą udziału w tym zebraniu, aby mogli rozpoznać, jaki był duch tego spotkania i jakie są perspektywy dla nas na najbliższe 3 lata. Tak jak mówi zresztą tytuł tego zebrania, Palotyńska konsekracja w życiu i misji, więc ten dokument końcowy będzie miał takie 2 części. Jedna pierwsza skupiająca się na indywidualnym, osobistym życiu współbraci, a także życiu wspólnym, a druga część mówiąca o misji, o wszelkich zadaniach apostolskich, o ewangelizacji. To słowo jest skierowane również do nas. Przypomnijcie sobie dawne czasy. Być może w chwilach różnej próby, trudności, w której jesteśmy, warto wspomnieć na swoje osobiste życie, na jakieś doświadczenie łaski i tego wyprowadzenia przez Boga z różnych trudności. Kiedy przychodzą chwile lęku, apatii, utraty sensu, niechęci do wszystkiego, to warto wspomnieć na te dawne czasy, kiedy Bóg dotykał nas łaską. Bo ufność nasza nie jest oparta na naszej własnej mocy, ale na mocy żyjącego Boga. O tym uczy nas przypowieść o ziarnie, którą przed chwilą usłyszeliśmy, które kiełkuje, ponieważ ma moc samo w sobie. Jego moc nie zależy od ludzkich wysiłków, nie zależy od rolnika, czyli nie zależy od nas. Od nas zależy nieco przygotowanie gleby, o czym uczy inna przypowieść. Ona może być skalista, ciernista, może być też żyzna. To zależy od nas, od pracy człowieka. Ale plon tak naprawdę przychodzi z ziarna. W nim jest moc. Ono kiełkuje i wzrasta we dnie i w nocy. Czy człowiek śpi, czy czuwa?